Debata w Polskim Radiu Białystok. Dzisiaj w ramach debat wyborczych prezentujemy w Polskim Radiu Białystok kandydatów na burmistrza Grajewa. Paweł Wądołowski, dzień dobry. A w debacie uczestniczą pan Marcin Rutkowski, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska i pan Dariusz Latarowski z Komitetu Wyborczego Wyborców Grajewskie Porozumienie Samorządowe. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kandydaci, dzień dobry, witam wszystkich Grajewian przede wszystkim. Kandydaci byli wymienieni w kolejności, którą wylosowali przed debatą. O stanowisko burmistrza ubiegają się także pan Maciej Bednarko z Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Bednarko i pani Barbara Ciszewska, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Grajewo. Pan Maciej Bednarko nie chciał wziąć udziału w debacie i przesłał w tej sprawie oświadczenie, które teraz odczytam. Oświadczam, że jestem zainteresowany udziałem w debacie kandydatów na burmistrza Grajewa przy zachowaniu następujących warunków. Powinna ona odbyć się w Grajewie, w miejscu uzgodnionym przez komitety wyborcze, na przykład w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury. Wybór burmistrza to jedna z najważniejszych spraw dla naszej społeczności. Debata na ten temat powinna odbywać się przy udziale mieszkańców Grajewa oraz z możliwością zadawania przez nich pytań. Debatę powinna poprowadzić osoba zaakceptowana przez wszystkich uczestników. Jednocześnie oświadczam, że ze względu na zaangażowanie w prowadzenie bezpośredniego dialogu z wyborcami nie będę uczestniczył w debatach organizowanych przez media. Dotyczy to również debaty planowanej przez Radio Białystok na 25 marca 2024 roku i pan Maciej prosił o odczytanie tego oświadczenia. Pani Barbara również nie chciała wziąć udziału w debacie, ale nie przysłała żadnego oświadczenia w tej sprawie. Debatę zaczynamy od autoprezentacji kandydatów. Każdy będzie miał na nią minutę, później przejdziemy do pytań do kandydatów, a na koniec każdy z panów będzie mógł zadać pytanie swojemu kontrkandydatowi. Teraz przechodzimy do autoprezentacji. Przypominam, każdy z panów ma 60 sekund. Zaczynamy od pana Marcina Rutkowskiego. Witam serdecznie, nazywam się Marcin Rutkowski. Przede wszystkim chciałbym powitać mieszkańców miasta Grajewo, ponieważ tutaj wspólnie z panem Dariuszem ubiegamy się w tych wyborach o bycie burmistrzem na kolejną kadencję. Jestem ojcem trójki dzieci w wieku 11, 9 i 3 lata. Jestem szczęśliwym ojcem, szczęśliwym mężem. Jestem absolwentem studiów ekonomicznych w Uniwersytecie w Białymstoku trzeciego stopnia. Szanowni Państwo, całe życie przygotowywałem się do pełnienia różnych funkcji. Moje doświadczenie zawodowe, które już posiadam jako 40-latek w tym roku, 11 maja będę obchodził urodziny, dlatego już dziś serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Grajewa na Bieg Wilka, który będzie w ten weekend. Tak czy inaczej spotkajmy się jeszcze 11 maja. Szanowni Państwo, studia za granicą, studia w Białymstoku, studia w Toruniu, studia w Lublinie, praca zarówno w Białymstoku, jak i w innych miastach. To jest to, co Państwu pragnę zaoferować w tych wyborach. Czas minął. Teraz proszę pana Dariusza Latarowskiego. Przypominam, minuta. Dzień dobry państwu. Dariusz Latarowski. Od urodzenia Grajewianin. Przede wszystkim ojciec, przede wszystkim mąż, żona, nauczycielka, córka, energetyk. A ja tak po wszystkim troszeczkę w zawodach. Także z wykształcenia historyk, politolog. Do tego studia ekonomiczne na Szkole Głównej Handlowej, Politechnika Warszawska Energetyka, między innymi wycena nieruchomości, także przygotowania ekonomiczne także posiadam. Moi drodzy, przede wszystkim kandyduję na burmistrza miasta Grajewo, dlatego że przez 9 lat budowałem nasze miasto w taki sposób, żeby przez kolejne 20 można było tutaj doskonale mieszkać. I Grajewo jest takim miejscem, które w tej chwili staje się coraz piękniejsze. Natomiast wymaga jeszcze szeregu zmian, szeregu prac związanych z infrastrukturą. Dziękuję bardzo. Dziękuję za autoprezentację kandydatów. Teraz przechodzimy do pytań. Wiele z nich podpowiedzieli mieszkańcy miasta. Przypominam, każdy z kandydatów ma minutę na odpowiedź. Zaczynamy od kandydata numer jeden, pana Marcina Rutkowskiego, później pan Dariusz Latarowski. Pytanie numer jeden. Mieszkańcy miasta od wielu lat narzekają na to, że budynek dworca kolejowego jest niewykorzystany. Jaką funkcję powinien pełnić i jak samorząd miasta może w tym uczestniczyć? Bardzo proszę. Szanowni państwo, temat dworca w Grajewie to jest temat od wielu, wielu lat.
Pan burmistrz, tu obok siedzący, ten dworzec przejął, teraz ten dworzec oddał. W tej chwili, w ubiegłym roku, w grudniu pojawiły się informacje, że będzie coś tam robione. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę. Z dworcem nic nie zostało przez dwie kadencje zrobione. Dworzec został oddany dla PKP. To, co PKP zrobi, też jest jeszcze w planach, więc jak straszył przez 30 lat... Tak, będzie straszył jeszcze przez najbliższe lata. Ja chciałbym dodać, że w tej chwili, mając na uwadze ostatnie wybory parlamentarne, jestem kandydatem, któremu najbliżej jest do tego, żeby ten dworzec w końcu zaczął funkcjonować. On powinien pełnić funkcje publiczne, zarówno dla PKP, zarówno dla PKS, jak i dla gastronomii, dla mieszkańców. To jest bardzo duży budynek, który mógłby pełnić bardzo wiele funkcji. To, które funkcje w pierwszej kolejności powinny tam się znaleźć, to jest decyzja do uzgodnienia z PKP w tym momencie. Czas minął, dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź pana Dariusza Latarowskiego. Dworzec PKP to temat bardzo skomplikowany. Od 8 lat miasto Grajewo ubiegało się o przekazanie przynajmniej działki, która jest obok dworca. Udało to się w konsekwencji w ostatnich dniach grudnia tamtego roku i dzisiaj ta działka jest już własnością miasta Grajewo. To też nie jest tak, jak pan Marcin powiedział. Otóż burmistrz miasta ciągle zabiegał o przekazanie tego budynku, natomiast nie było dobrej woli ze strony Skarbu Państwa, a przypominam, Skarb Państwa tutaj reprezentował pan wojewoda i w konsekwencji na terenie naszym pan starosta. Dzisiaj miasto ma pomysł na realizację zadania, jakim jest centrum przesiadkowe, o którym już nieraz nie mówiłem. I oczywiście jest tam miejsce na dworzec kolejowy i jest tam też miejsce na dworzec autobusowy z placem manewrowym i do tego też z miejscem parkowania samochodów. To jest takie miejsce, które ma uruchamiać Grajewo na świat. Czas minął. Przechodzimy do pytania numer dwa. Bardzo ważnym dla mieszkańców, zwłaszcza dla kierowców, tematem jest skrzyżowanie torów kolejowych z dawną drogą krajową numer 61, czyli ulicą Piłsudskiego. Częste zamykanie rogatek powoduje bardzo duże korki w mieście. Jak panowie widzicie rozwiązanie tego problemu? Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni państwo, ostatnie dwa miesiące rozmów z mieszkańcami miasta Grajewa uświadomiły mi, że wiele rzeczy powinno się zadziać dużo wcześniej, a się nie zadziały. To, jaka jest aktualnie sytuacja tego przedsięwzięcia, tej inwestycji, to jest pytanie do pana Dariusza Latarowskiego. O ile mi wiadomo, w tej chwili ludzie kontaktowali się z burmistrzem miasta Grajewo, natomiast on nie udzielił tej informacji. Pytanie, czy te decyzje już zapadły, czy nie zapadły. Mówi się, że Grajewo nie będzie miało bezkolizyjnego przejazdu. Mając na uwadze też inne plany wzdłuż torów, okazuje się, że pół miasta będzie wygrodzone i nie będzie można swobodnie podróżować. Ja ze swojej strony powiem po raz drugi, reprezentując Koalicję Obywatelską i obecne możliwości, uważam, że jestem jedyną alternatywą do tego, żeby jeszcze próbować coś robić. Ja mówię jeszcze próbować, ponieważ wiedza na ten temat w tej chwili w mieście Grajewie jest ukryta bardzo głęboko. Dziękuję za odpowiedź. Proszę o odpowiedź. No i znowu pewne sprostowanie. Wiedza nie jest ukryta w Grajewie. Wszystkie nasze materiały, które otrzymywaliśmy z biura projektowego dotyczące prac nad przyjazdem kolejowym albo też tunelem drogowym pod torami kolejowymi są dostępne na naszej stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej i przy konsultacjach również nieraz te materiały były wykorzystywane. Przede wszystkim moje stanowisko jest jasne i je podtrzymuję od kilku lat. Tylko bezkolizyjny przejazd w drodze w tym momencie wojewódzkiej rozwiąże problemy Grajewa. Dzisiaj nieakceptowalne przez władze miasta, bez względu, czy to ja będę burmistrzem, czy ktoś inny, nieakceptowalne jest inne rozwiązanie. I oczywiście będę wykorzystywał wszystkich polityków, wszystkich znajomych, wszystkie osoby, które są w stanie dopomóc w budowie przejazdu bezkolizyjnego. Ten przejazd, kolizyjność tego przejazdu spowoduje ogromne problemy. Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie. Mieszkańcy, zwłaszcza domków jednorodzinnych, skarżą się na to, że na ich ulicach jest za mało chodników. Jak można rozwiązać ten problem? Proszę, pan Marcin Rutkowski. Panie redaktorze, jeżeli jest w mieście za mało chodników, to jedynym rozwiązaniem jest zbudować te chodniki.
innej i fizycznej możliwości nie ma. Natomiast tutaj trzeba pochylić się nad planami i w końcu to zrobić. Chodniki to jest jedna rzecz, ale na przykład są osiedla w Grajewie, gdzie jest ciemno. Chodnik jest, światła nie ma. Są latarnie robione tam, gdzie są puste działki i teren niezamieszkany, natomiast to, co naprawdę wymaga interwencji w tej chwili, jest bardzo mocno zaniedbane. To chodnik jest tylko przykładem. Ja bym jeszcze wrócił do tematu ścieżek rowerowych. Szanowni Państwo, ja zachęcam pana burmistrza do wyjścia tutaj na ulicę przed gmach radia i zobaczenie, jak wyglądają ścieżki rowerowe, jak wyglądają ciągi komunikacyjne. Ja chcę czegoś takiego w Grajewie dla siebie, dla mojej rodziny, która mieszka tam od wielu lat, i dla wszystkich, przede wszystkim mieszkańców miasta Grajewo, bo na transport publiczny nas nie stać, natomiast komunikacja rowerowa skróci nam czas dojazdu i komunikację po mieście. Pan Dariusz Latarowski. I znowu kolejne stwierdzenie, że mamy w Grajewie bardzo mało chodników i bardzo mało ścieżek. To nieprawda. Przez ostatnie lata tych chodników powstało parę kilometrów, podobnie ścieżek rowerowych. I dzisiaj miasto Grajewo ma przygotowane koncepcje budowy i chodników, i ścieżek praktycznie na terenie większości naszych osiedli. W tej chwili, nawet dzisiaj rano, firma, która wygrała 2 lata temu przetarg, weszła na kolejny etap realizacji inwestycji i ścieżki rowerowe czy też chodniki będą budowane przy osiedlu Huta. Natomiast kolejnym osiedlem, które będzie wywołane, będzie osiedle Piaski. Niedawno skończyliśmy te prace na osiedlu Szkolna. Dzisiaj, jeżeli mówimy o nowym osiedlu, czyli mówimy o tych ulicach Jana Pawła II przy Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, to jest to miejsce, jak powinno wyglądać nowoczesne osiedle z wszystkimi sieciami. Mamy tam wszystkie sieci, włącznie z siecią gazową. Dziękuję za odpowiedzi. Pytanie kolejne. Kilka lat temu przez Grajewo przebiegała droga krajowa nr 61. Teraz większość kierowców omija miasto. No z kolei w całym powiecie grajewskim w lutym stopa bezrobocia wniosła ponad 11%. To jest 2 razy więcej niż średnia dla całego kraju. Jak panowie chcieliby doprowadzić do tego, żeby więcej mieszkańców miasta miało szansę na znalezienie dobrej pracy? Szanowni Państwo, generalnie powiat grajewski zawsze charakteryzował się wysokim bezrobociem, pomimo tego, że duże zakłady tam są ulokowane. Natomiast jeżeli chodzi o bezrobocie, tutaj mamy zamiedzą przykład. Przez ostatnie 2 kadencje gmina Szczuczyn rozwinęła się bardzo dobrze. Życzyłbym tego sobie dla Grajewa. Ja urodziłem się w Szczuczynie, ponieważ tak było w tamtym okresie wielu moich znajomych z Grajewa i jestem dumny z tego. Natomiast kandyduję po to, żeby być dumnym z Grajewa. Skoro Artur Kuczyński zrobił to w Szczuczynie, Marcin Rutkowski zrobi to w Białymstoku. A co do dróg, Grajewo zawsze po drodze. Ja nie wiem, czy to pan Dariusz burmistrz Latarowski wymyślił, czy jego poprzedni, ale 2 kadencje pana burmistrza spowodowały, że wszystkie drogi ominęły Grajewo w tym momencie. I ja rozmawiam z grajewianinami, przedsiębiorcami, którzy działają na skalę ogólnowojewódzką i mówię do nich, może w Grajewie coś zrobicie. Ja kandyduję ze Szczuczyna bliżej. Szanowni Państwo, ze Szczuczyna nie jest bliżej do Białegostoku. Chciałbym, żeby było z Grajewa. Proszę odpowiedź. Czy pomysł na bezrobocie jest bardzo prosty? Musimy zatrzymywać młodych ludzi przede wszystkim w Grajewie. Wielkim problemem naszego miasta jest to, że nie mamy uczelni wyższej, która by zatrzymywała przynajmniej część tej młodzieży, która kończąc szkołę średnią, niestety, ale wyjeżdża czy do Białegostoku, czy do Warszawy, czy do Gdańska, czy do innych ośrodków. Natomiast jeżeli mówimy o strefie przemysłowej, to ta strefa przemysłowa w Grajewie rozwija się. Czy w tym momencie wybór branży, która byłaby właściwa dla Grajewa, jest właściwy? Wydaje mi się, że tak, bo my w tej chwili stawiamy w Grajewie na przemysł precyzyjny, przemysł drzewny z uwagi na obecność dużych zakładów płyt wiórowych obecnie w trakcie zmiany właścicielskiej. Obok przemysł spożywczy. I dzisiaj, gdybyśmy na tej 10-hektarowej strefie przemysłowej umieścili ubojnie bydła czy ubojnie drobiu, to troszeczkę to by nie pasowało i nie wpisywało się w nasze potrzeby. Dzisiaj stawiamy na przemysł elektroniczny, stawiamy za energetykę. Czas minął i ostatnie pytanie. Edukacja, szkoła specjalna, która jest w Grajewie. Rodzice uczniów narzekają, że nie była od wielu lat remontowana. Jest problem z niewielkim boiskiem, które też jednocześnie jest wykorzystywane jako parking. Co można z tym zrobić? Szanowni Państwo, po pierwsze, szkoła specjalna jest w kompetencji powiatu, a nie miasta Grajewo.
Więc tutaj miasto Grajewo nie ma kompetencji i instrumentów do tego, żeby wchodzić w kompetencje powiatu. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie o szkolnictwo, ja jako osoba wysoko wyedukowana będę dbał o szkoły w mieście Grajewie najlepiej jak potrafił. Ja chciałbym obudzić Grajewo tak jak został obudzony Białystok. Te same standardy, czy w szkole, czy w żłobku, czy w przedszkolu, chciałbym, żeby były w Grajewie. Ja to wiem, ja tego doświadczyłem, ja wiem, jak należy to zrobić. I wracając do szkoły specjalnej, nie będę wchodził w kompetencje powiatu, natomiast jeśli chodzi o szkoły miejskie, to uważam, że to jest priorytet. Druga rzecz, nie będąc w kompetencji szkół średnich, ba jako burmistrz obiecuję, że będę ściśle współpracował, ponieważ okres szkoły średniej to jest najważniejszy okres w życiu człowieka i jeżeli wtedy namówimy młode osoby, żeby zostały, to one faktycznie mogą zostać w naszym mieście. Dziękuję, bardzo proszę odpowiedzieć. Oczywiście edukacja, szkoła średnia i edukacja, szkoły specjalne to jest kompetencja powiatu i potwierdzam też słowa pana Marcina. Chciałbym współpracować z panem starostą na takiej płaszczyźnie edukacyjnej. Jest szereg programów, które powodują, że miasta, gminy współpracują z powiatami, prowadzą jednolitą politykę oświatową i taki program był kilkanaście lat temu przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowany. Nawet miasto Grajewo w tym uczestniczyło za pana Krzysztofa Waszkiewicza, który jeszcze wtedy był burmistrzem. Szanowni państwo, oczywiście warunki, w których pracują nauczyciele i uczą się dzieci w szkole specjalnej są faktycznie trochę urągające i kadrze pedagogicznej, a szczególnie dzieciom. Trzeba byłoby zastanowić się nad nowym miejscem lokalizacji szkoły specjalnej albo też przeorganizowaniem tych oddziałów, które tam funkcjonują. Jest to budynek stary, historyczny i faktycznie bardzo źle to wygląda. Dziękuję za odpowiedzi. Teraz przechodzimy do kolejnej części debaty, czyli pytania kandydat do kandydata. Zgodnie z zasadami każdy z kandydatów mógł wybrać jednego kontrkandydata. No w tej sytuacji sytuacja nam się trochę rozwiązuje. Na zadanie pytania jest 30 sekund, na odpowiedź jest minuta. Jako pierwszy pytanie zadaje pan Marcin Rutkowski. Bardzo tak, ja osobiście mam bardzo wiele pytań do pana burmistrza i mam nadzieję, że w mieście Grajewie spotkamy się na debacie jednak, że my przynajmniej we dwóch zachowamy klasę i wyjdziemy do ludzi. Ja mam jedno pytanie. W 2018 roku pan chwalił się, że podpisano porozumienie z PiS-em i byliście cały czas we współpracy. A tutaj słyszymy w radio, że nie można się dogadać z wojewodą, nie można się dogadać ze starostą. To wszystko PiS. Pan nie potrafił dogadać się z ludźmi, z którymi podpisał porozumienie. Jak pan planuje dogadać się z Koalicją Obywatelską czy innymi ugrupowaniami, jeśli nawet wśród swoich to się nie udało? Czy nie bardzo rozumiem pytanie w tym momencie, bo w jakim zakresie miasto Grajewo, czy też ja podpisałem porozumienie z PiS-em, jeżeli pan by mógł doprecyzować to. Bardzo proszę przekazać. Czas mija, cały czas przypominam. Panie burmistrzu, pan mówi o współpracy. Wymienia rozumiem, że chodzi, w tym momencie chodzi o porozumienie z powiatem grajewskim dotyczące współrządzenia naszego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, faktycznie takie porozumienie było zawarte. To porozumienie służyło przede wszystkim temu, żeby miasto i powiat rozwijały się równomiernie i żeby miały wspólną politykę dotyczącą społeczności lokalnej. Natomiast ścieżki niestety nasze się rozeszły z panem starostą i te konsekwencje ponosimy do dzisiaj. Dziękuję bardzo, proszę. Teraz pytanie zadaje pan Dariusz Latarowski. Przypominam, 30 sekund na zadanie pytania, minuta na odpowiedź. Moje pytanie do pana Marcina jest następujące. Od wielu lat mieszka pan w Białymstoku. Pana rodzina jest tutaj praktycznie zadomowiona. W jaki sposób zamierza pan w razie sukcesu wyborczego osiedlić się w Grajewie i jak pan wyobraża sobie wspólne życie rodzinne w Grajewie? Dziękuję za to pytanie. Panie burmistrzu, ja uważam, że każdy burmistrz Grajewa powinien mieszkać w Grajewie. I tego będziemy się trzymać. Jestem w Grajewie bardzo często i powiem panu, że jak jedziemy ulicą Ełcką i skręcamy na centrum, tam gdzie mieszkają moi rodzice, to od pewnego czasu są dwie nowe rzeczy. Próg i dziury. Za każdym razem coraz więcej dziur na drogach.
takie rzeczy nie powinny się dziać. Jeśli chodzi o moje zamieszkanie, to jeżeli zostanę burmistrzem miasta Grajewo, to mieszkam tam, gdzie pracuję. Żyję, mieszkam, uczę się i pracuję tam, gdzie żyję. Natomiast jeśli chodzi o moją rodzinę, moja rodzina jest na to przygotowana, to jest duży wysiłek dla nas. Natomiast ja uważam, że to jest mój obowiązek złożyć miastu Grajewu ofertę swoją oraz to, żeby Grajewo obudzić. To jest ostatnia szansa, ostatnie środki unijne. Polska przegania stare kraje Unii Europejskiej, a w Grajewie tego nie widać. Szanowni Państwo, musimy gonić i to bardzo szybko. Dziękuję za odpowiedzi. To była ostatnia część naszej debaty. Przypominam, że wybory już 7 kwietnia, ewentualna druga tura 21 kwietnia. Dzisiaj w Polskim Radiu Białystok prezentowali się kandydaci na burmistrza Grajewa. Pan Marcin Rutkowski, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska i pan Dariusz Latarowski z Komitetu Wyborczego Wyborców Grajewskie Porozumienie Samorządowe. Bardzo panom dziękuję za udział w debacie. Debata będzie dostępna na stronie Polskiego Radia Białystok, także w wersji wideo. Debata w Polskim Radiu Białystok.